dyscyplinie nauki chemiczne prowadzimy w bardzo szerokim zakresie badania, od klasycznej chemii poprzez nanotechnologię do modelowania, od katalizy poprzez ochronę środowiska do nowoczesnych technologii chemicznych, od syntezy poprzez analitykę do kryminalistyki i autentykacji produktów. Chemia jest nauką uniwersalną i interdyscyplinarną. Uczy kreatywności, ciekawości świata, uczy logicznego myślenia, ale również abstrakcyjnego i uczy nas interpretować wiele procesów i zjawisk, które występują w świecie. Myślę, że to jest bardzo fascynujący obszar dla wszystkich ludzi. Decydując się na doktorat, chciałam głównie robić coś, co byłoby z pożytkiem dla ludzi, można powiedzieć dla świata. W ramach mojego doktoratu koncentruję się na optymalizowaniu fotokatody. Jest to fotokatoda w takim ogniwie słonecznym, które ma za zadanie produkować paliwo ze słońca, używając do tego wody. W takim bardzo, bardzo dużym skrócie. Chemia zawsze była moją pasją i doktorat pozwala na rozwijanie tej pasji i dalsze pogłębianie mojej wiedzy i dalsze uczenie się. Zajmuję się reakcjami cyklu addycji wyższego rzędu i pozwalają one na otrzymywanie wysoce sfunkcjonalizowanych związków heterocyklicznych i związków cyklicznych w jednej transformacji. I mam nadzieję, że prowadzone przeze mnie badania pozwolą na opracowanie metod selektywnej syntezy, które pozwolą na lepsze opanowanie tych reakcji cyklu addycji wyższego rzędu i doprowadzą nas do biblioteki związków aktywnych biologicznie. Moim marzeniem była realizacja doktoratu, a kiedy podjęłam pracę w przemyśle i nie było tych możliwości, zaniechałam tego pomysłu. Pojawienie się doktoratu wdrożeniowego pozwoliło połączyć moją pracę jako inżyniera z pracą naukowca. Prowadzę badania obejmujące procesy degradacyjne i starzeniowe w polimerowych powłokach kablowych. Celem tych badań jest wykazanie, jakie mamy limity na procesach, jakie mamy limity w zakresie produkcji, prędkości oraz jak traktować te nowe materiały polimerowe, silnie uniepalnione, aby uniknąć degradacji oraz defektów w postaci zniszczonych powłok kablowych w długoletnim użytkowaniu kabli światłowodowych wewnątrz budynków. Zdecydowałam się na nauki chemiczne, ponieważ zawsze interesowało mnie i fascynowało to, że dzięki ingerencji w nanostrukturę materiału można uzyskać jego lepsze właściwości. Celem moich badań jest synteza polimerów o różnych właściwościach, albo depolimeryzowalnych, czyli tak zwanych chemicznie recyklingowalnych, albo biodegradowalnych. I kolejnym etapem tych badań jest wykorzystanie tych polimerów do syntezy nowoczesnych materiałów funkcjonalnych w postaci nanokapsułek, które będą wykorzystane do dostarczania leków. I'm working on developing heterogeneous catalysts to produce various valuable chemicals from biomass-derived platform molecules such as hydroxymethyl furfural. For me, I chose IDS because I think it provides various opportunities for mobility. As a PhD student, I can go abroad for internships, for scientific conferences, and it is also possible to do joint or double degree in collaboration with international university. And for me, such kind of opportunities are really helpful for my career because it can broaden my horizon and as well I can tackle my scientific problems in a different way. Zawsze lubiłam działać w sposób bardzo kreatywny. Czuję, że w szkole doktorskiej po prostu jest to możliwe. Chemia jest nieprzewidywalna i pomimo tego, że na kartce bądź w teorii możemy rozpisać wiele rzeczy, to eksperyment nie zawsze wychodzi, ewentualnie to najczęściej teorię trzeba dopasować do eksperymentu, a nie na odwrót. Chemia wydaje mi się najciekawszą nauką, to jest moje zdanie.
The production of the film was financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the program STIR, Internationalization of Doctoral Schools as part of the realization of the project curriculum for advanced doctoral education and training, Cadet Academy of Large University of Technology.